Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Ja nazywam się Weronika przecherska marchińska jestem doktorantką Wydziału Socjologii oraz analityczką DLAB UW. Nasze spotkania organizowane są w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza wraz z zaproszonymi gościem z akademii i biznesu oraz instytucji publicznych przyglądamy się tematom z zakresu nowych technologii oraz innowacyjnych metod analizy danych. Podczas tych naszych cyklicznych seminariów młodzi naukowcy dzielą się wynikami swoich badań oraz mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi gośćmi. A partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś gościmy Satię Rożynek, doktorantkę Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz moją delabową koleżankę. W swoich badaniach Satja zajmuje się transformacją cyfrową rynku pracy i jej konsekwencjami dla pracowników. I taki będzie również temat jej dzisiejszego wystąpienia. Satya opowie o automatyzacji pracy i związanym z tym lękiem technologicznym. Co ważne, badania SATI nie dotyczą jedynie Polski, ale obejmują również Niemcy, Austrię, Czechy, Węgry i Słowację. Wyniki tego międzynarodowego sondażu, które przedstawi nam dzisiaj Statia Rożynek, przeprowadzonego w ramach projektu IDU, komentować będą nasi goście. Profesor Leszek Wincenciak, związany z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje katedrą ekonomii, edukacji i pracy, a zajmuje się m.in. analizami stopy zwrotu z wykształcenia. Uwarunkowaniami sukcesu absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy oraz niedopasowaniem kompetencyjnym i edukacyjnym pracowników. Naszą kolejną gościnią jest pani Wiesława Czarnecka-Stańczak, która pełni funkcję dyrektora działu People and Organization Firmy Siemens. Odpowiada tam za całokształt działań personalnych, czyli między m.in. kształtowanie strategii personalnej, doradztwo dla zarządu oraz menadżerów liniowych usprawnia także procesy związane z zarządzaniem personelem w firmie. Specjalizuje się w projektach związanych z szeroko rozumianymi zmianami strukturalnymi oraz kulturowymi, a także wprowadza kulturę mentoringową w organizacji i sama jest aktywnym mentorem. Kalendarium naszych najbliższych spotkań i dotychczasowe efekty naszej pracy mogą Państwo znaleźć na stronie The Labu. Podobnie jak nasze analizy, podcasty i tematy badawcze. Mnie nie pozostaje już nic innego jak oddać głos Sati, a Państwa zachęcam do zadawania pytań, komentowania i mam nadzieję, że zarównie, zarówno nasza panelistka, jak i goście chętnie na te pytania odpowiedzą oddaję Ci głos. Dzięki wielkie, Weronika, za wprowadzenie i dziękuję również ekspertom, którzy zgodzili się wziąć udział w dzisiejszym wydarzeniu, posłuchać trochę o moim badaniu i dać do niego komentarz. Więc tak jak wspomniała Weronika, ja dzisiaj będę opowiadać o tym, kto obawia się automatyzacji i utraty pracy i będę mówić o percepcjach pracowników w sześciu krajach Unii Europejskiej. Ale na sam początek wrzuciłam kilka tytułów z toczącej się w mediach burzliwej debaty w temacie wpływu technologii na przyszłość pracy. I w sumie to jestem przekonana, że większość z Państwa natrafiła niedawno, albo przynajmniej w ciągu ostatnich lat na jeden z takich artykułów. I proszę sobie dowolnie wybrać, na przykład o tym, że roboty zabierają nam pracę, albo właśnie dlaczego tej pracy nam nie zabiorą, albo że sztuczna inteligencja nadchodzi, aby odebrać nam naszą wysokopłatną. Pracę, ale też mogliście Państwo usłyszeć, że sztuczna inteligencja powinna nas wyłącznie wspierać, a nie zastępować, i tak ta debata bardzo spolaryzowana toczy się w kółko. I więc czytelnikom, ale w tym także pracownikom, może być ciężko połapać się w tym medialnym chaosie. Ale na szczęście mamy kilka już dobrze udokumentowanych empirycznie w różnych badaniach naukowych koncepcji, o których możemy mówić z nieco większą. Pewnością i wiemy na przykład, że zmiana technologiczna jest, a przynajmniej była nakierowana niedawno, do niedawna nakierowana na osoby wykonujące zadania rutynowe, tak? Więc wiemy, że technologia przyjmuje zadania rutynowe. To są zadania, które um, są powtarzalne, które łatwo jest um, um, łatwo jest przekształcić na program. I obejmuje to zarówno zadania, które są umysłowe, jak i zadania, które są fizyczne. Więc mamy technologię przejmującą zadania rutynowe i technologię wspierającą, wspierającą wykonywanie zadań nierutynowych. I to jest ta koncepcja zmiany technologicznej nakierunkowanej na wykonywanie zadań rutynowych, która była, była do tej pory, jest w sumie dalej główną koncepcją, na której opieramy badania w zakresie automatyzacji. I wiemy też, że automatyzacja jest skoncentrowana w zawodach wymagających średnich kwalifikacji, co na niektórych rynkach pracy przejawiło się w polaryzacji rynku pracy, czyli ta polaryzacja to jest wzrost relatywnego zatrudnienia w sektorach wymagających wysokich i niskich kwalifikacji w stosunku do tych zawodów, które wymagają kwalifikacji średnich. I jest to bezpośrednio związane z tym, że zawody wymagające średnich kwalifikacji są w największej mierze w porównaniu do tych pozostałych złożone z zadań rutynowych. Więc to już zostało zaobserwowane na niektórych rynkach pracy, ale też nie na wszystkich i wiemy również, że technologia wiąże się z tym, że niektóre zawody zanikają, a niektóre zawody i, i zadania się pojawiają, także mamy całkowicie nowe zawody, które na przykład pojawiają się w wyniku tego, że została wdrożona jakaś technologia. i warto również zauważyć, że te nowe zawody bardzo często, oczywiście nie wszystkie, wymagają od nas pewnego rodzaju zaawansowanych kompetencji, tak żeby móc, móc je wykonywać. więc mm, to jest to, co już w jakiś sposób jest dla nas w tych badaniach jasne, ale jest też pełno rzeczy, które nie są jasne. Tak? I ja teraz wspomnę o bardzo niewielu z nich. Pierwsze z nich to jest tak naprawdę długoterminowy wpływ technologii na zatrudnienie. Mamy wiele kontrastujących wniosków z badań, na przykład wpływu robotów na ogólny poziom zatrudnienia i ten wpływ różni się w zależności od tego, jaki sektor badamy, jaką. Jaki kraj badamy, w jakim okresie, więc tak naprawdę te zróżnicowane badania nie pozwalają nam jeszcze powiedzieć, co tak naprawdę się dzieje w związku z technologią i wpływem technologii na zatrudnienie. A druga sprawa jest taka, że na pewno w tej teraz najbardziej aktualnej debacie na temat najnowszych osiągnięć technologicznych w w kontekście tych algorytmów generujących, np. obrazy, czy muzykę, czy też czatu GPT, nie wiemy jakie będą konsekwencje wdrażania sztucznej inteligencji na te rynki pracy. Tak to jest dopiero coś. Na razie oglądamy jakie są nowe grupy narażonych osób na automatyzację. Oglądamy, jak one się zmieniają. Mamy próby zmierzenia tego, kto może być najbardziej wyeksponowany na te nowe rozwiązania, ale tak naprawdę, jakie będą tego konsekwencje, to jeszcze, jeszcze potrzeba chwili, żebyśmy mogli na to popatrzeć i to zobaczyć. Ale co w tym wszystkim sądzą w ogóle osoby pracujące? Jak, jak do tego odnoszą się pracownicy? Więc w literaturze mamy dwie, dwie grupy badań. Jedne zastanawiają się, zastanawiają się, jedne badają strach przed robotami, czy strach przed automatyzacją, a w drugim tym nurcie patrzymy na niepewność za, zatrudnienia powiązaną z wdrażaniem technologii, powiązanym z technologią ogólnie. I w tych badaniach tłumaczymy, tłumaczone są te dwa zjawiska zazwyczaj tym, że ktoś ma. Jakiś pracownik ma słabszą pozycję na rynku pracy, tak, czyli na przykład ma niższą płacę, niższe wykształcenie, mniej komfortowe kontrakty pracowe, a także pracują w niektórych zawodach, które są pozycjonowane jako słabsze. Związane jest to także z niektórymi cechami behawioralnymi, wśród nich znajduje się poczucie kontroli, na przykład na tym, co się dzieje nam życiu albo niecierpliwość, a także. Wprowadzamy charakterystyki kraju i instytucji rynku pracy, na przykład w kontekście tego, jakie jest, jakie, jaka jest ochrona w danym kraju dla osób, które są bezrobotne. Co jest rzadziej, rzadziej brane pod uwagę, a co jest bardzo często brane pod uwagę przy badaniach tego wpływu technologii na zagregowane wyniki na rynkach, na rynkach pracy? W tych badaniach o, o perspektywie pracowników rzadko bierzemy pod uwagę ekspozycję na technologię albo doświadczenie z technologią w pracy. Rzadziej też patrzymy na tą rutynowość zadań wchodzących w skład zawodu, o czym mówiłam przed chwilą, co jest istotne w kontekście automatyzacji. I również bardzo rzadko bierzemy pod uwagę inne kraje niż Stany Zjednoczone, czy Wielką Brytanię, czy Niemcy, w szczególności na przykład kraje Grupy Wyszehradzkiej. To nie jest y, grupa, która jest najczęściej. Badana w tego, w, ty, w tego rodzaju literaturze. Co jest jeszcze interesujące, to um, te badania wskazują na pewną zależność w jakby tym, jak myślą pracownicy o sobie i jak myślą o przyszłości całego społeczeństwa. I bardzo często okazuje się, że większy odsetek pracowników myśli o yy, wpływie o negatywnym wpływie technologii na społeczeństwo ogólnie, ale generalnie o swoją własną przyszłość się nie obawiają. Czyli ja widzę przyszłość bez pracy i widzę, że społeczeństwo będzie się zmagało z wieloma trudnościami, ale ja o siebie się nie boję. Ja jestem w tym wszystkim OK. Więc tak wygląda, tak wyglądają dotychczasowe badania w, w właśnie perspektyw pracowników. I możecie się Państwo również zastanawiać, dlaczego w ogóle warto się temu przyglądać. I już mówię. Otóż są, jest, jest kilka nowych badań o konsekwencjach obaw przed automatyzacją i e, utratą pracy. I wśród tych konsekwencji znajdziemy na przykład chęć doszkalania się, czy chęć zmiany pracy albo zawodu. Znajdują się też negatywny wpływ na zdrowie psychiczne, na samopoczucie i satysfakcję z życia, w szczególności w kontekście niepewności zatrudnienia. Ale także te obawy przed automatyzacją i utratą pracy wiążą się z preferencjami do, na przykład a, dotyczącymi przystąpienia do związków zawodowych albo a, preferencji dotyczących polityk, polityk redystrybucyjnych czy jakichś interwencji politycznych. Wiążą się także z mniejszym zaufaniem do polityków czy rządu. I tutaj ten slajd jest istotny, bo jako, że ta percepcja pracowników jest mocno zależna od tego, jakie informacje oni przyjmują, jak procesują te informacje, to za pomocą polityk informacyjnych można wpłynąć nie tylko na to, jak na przykład pracownik będzie chciał w kontekście jakiegoś zagrożenia automatyzacją, chcieć, będzie chciał się doszkalać albo chciał zmienić pracę czy zawód. Ale także można wpływać na jego decyzje polityczne, czyli to jest jakby narzędzie do tego, żeby, żeby może odrobinę kierować ścieżką zawodową pracownika, ale także, żeby, także może być wykorzystywane do pewnego rodzaju wpływu na preferencje polityczne. Więc to w skrócie, dlaczego, dlaczego uważam, że warto jest się temu przyglądać. I. W swoim badaniu przybliżam percepcję pracowników w obszarze wpływu technologii na wykonywaną pracę i rynki pracy w tych sześciu krajach Unii Europejskiej, o których wspomniała Weronika, czyli w Austrii, Czechach, w Niemczech, Węgrach, Polsce i w Słowacji. I sprawdzam, jakie czynniki związane są z doświadczeniem wspierającego efektu technologii na wykonywane zadania, czyli tej komplementarności z technologią, Także jakie czynniki związane są z doświadczeniem automatyzacji zadań wykonywanych w pracy? Patrzę na to co determinuje obawę przed masowym bezrobociem technologicznym i do tego ja odnoszę się jako do lęku technologicznego. Tak będę będę wymiennie wymiennie do tego się odnosić za pomocą tych dwóch terminów i patrzę, to jest najważniejsza miara dla mnie również na czynniki związane ze strachem przed automatyzacją i utratą pracy. I ja w tym badaniu opieram się teoretycznie na tej routine bias technological change, czyli na tej zmianie, która jest nakierowana na osoby wykonujące zadania rutynowe i teraz Zapewne większy, wielu z Państwa się zastanawia, jak to wygląda wśród tych osób, które są narażone na te najnowsze, na te najnowsze osiągnięcia technologiczne, czyli te osoby, które są narażone na sztuczną inteligencję, a to są inne grupy niż te osoby, które były narażone na, na automatyzację w kontekście rutynowości. To jest kolejny krok w tym badaniu. Dzisiaj nie będę o tym mówić, to jeszcze jest do sprawdzenia i do przedyskutowania, a dzisiaj skupiam się na rutynowości zadań zawodowych oraz na ekspozycji na roboty i inne technologie cyfrowe zgodnie z tą koncepcją. I również, jak wspomniała Weronika, badanie zostało przeprowadzone jako część środkowoeuropejskiego sondażu społecznego. I teraz uwaga, formułka. Dzięki wsparciu programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza w ramach priorytetowego obszaru badawczego nr 5, realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim. I wraz z profesorem Śledziewskim i profesorem WOK przygotowałyśmy specjalny moduł o nazwie Niepewność Zatrudnienia w Dobie Transformacji Cyfrowej, a ankieta została przeprowadzona na reprezentatywnej próbie pod kątem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. Pod koniec 2021 roku. I moja próba obejmuje około 7 tysięcy, trochę mniej niż 7 tysięcy osób, bo ograniczyłam próbę wyłącznie do osób pracujących, ponieważ te osoby pracujące są moim głównym obiektem zainteresowania w tym badaniu. Więc z tego, z tego naszego modułu. Wyciągam cztery miary. Zgodnie z tym, o czym mówiłam wcześniej, wyciągam miarę doświadczenia y, wsparcia i to są osoby, które mają poczucie, że w ich aktualnym zawodzie nowe technologie wspierają ich w wykonywaniu zadań zawodowych. I te nowe technologie, o które pytałyśmy w tym badaniu, to systemy informatyczne, oprogramowanie specjalistyczne, algorytmy i roboty. Kolejna miara to doświadczenie automatyzacji, i to są te osoby, które czują, że technologie zastępują ich w wykonywaniu coraz większej liczby zadań zawodowych. Mamy ten lęk technologiczny również, o którym mówiłam wcześniej, i to są osoby, które mają poczucie, że rozwój technologii związana z tym automatyzacja zadań doprowadzą do masowego bezrobocia w ciągu najbliższych 10 lat. Więc to jest ta perspektywa, ta, ta perspektywa czarna wizja przyszłości. I ta najważniejsza miara, czyli strach przed automatyzacją i utratą pracy, to jest średnia z odpowiedzi do dwóch. Do dwóch pytań, do dwóch stwierdzeń o tym, że ktoś uważa, że zadania wchodzące w zakres jego aktualnych obowiązków zawodowych mogą zostać zautomatyzowane z wykorzystaniem technologii w ciągu najbliższych lat i że ktoś obawia się, że w ciągu tych najbliższych 10 lat straci pracę w zawodzie, który wykonuje. I ta skala od 1 do 5 wartości wyższe oznaczają, że ktoś ma większe obawy. Dodatkowe miary, które używam w badaniu, w związku z tym, że opieram się na tym, na tym Routine Bias Technological Change, to jest miara rutynowości zadań. Ta miara rutynowości zadań jest na poziomie krajów i zawodów, jest zróżnicowana na poziomie krajów i zawodów. I im wyższa ta miara, tym. Większy jest, tym, tym większa rutynowość wykonywanych zadań w zawodzie. I mam również dwie miary ekspozycji na technologię. Ekspozycja na roboty, czyli to jest liczba robotów przemysłowych na tysiąc pracowników, z, też dla, dla danego kraju i sektoru. Będę mieć stan na 2020, oraz wykorzystam dzisiaj w prezentacji roczny wzrost. I także patrzę na ekspozycję na technologie cyfrowe, na sztuczną inteligencję, na Internet rzeczy, cloud computing, ERP i CRM. I to jest udział pracowników narażonych na daną jedną z tych technologii w sektorze w całkowitej liczbie pracowników i liczę to jakby dla każdej z tych technologii i z tego tworzę jedną miarę ekspozycji na technologie cyfrowe. W związku z tym, że, że Eurostat, z którego biorę dane na temat tych technologii cyfrowych, posiada, przeprowadza swoje badania na poszczególnych tylko sektorach, nie na wszystkich, to, to moje dane pokrywają tylko połowę próby, ale w przypadku ekspozycji na roboty i RTI mam już nieco większe prawie stuprocentowe. To nie jest nieco tylko dużo większe, dużo większe pokrycie tych, tych moich pracowników w, 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 w ankiecie. I te wszystkie miary zostały wystandaryzowane. Więc. Co mi wychodzi z, z tej ankiety? Co się tam w środku dzieje? Okazuje się, że większość pracowników nie odczuwa wpływu technologii na wykonywane w pracy zadania. Co jest ciekawe, mamy ponad połowę osób, które w ogóle nie odczuwa żadnego wpływu, a szczególnie wysokie te odsetki są wśród kobiet, wśród osób o wykształceniu podstawowym w Czechach i Słowacji i wśród pracowników, którzy pracują przy pracach prostych. I pracowników usług i sprzedawców. Mamy jedną trzecią, która odczuwa wsparcie, czyli ten komplementarny efekt technologii. Najwyższe odsetki wśród mężczyzn, wśród osób o wykształceniu wyższym w Polsce i w Niemczech, i wśród techników i innego średniego personelu, a także wśród specjalistów. I ostatnia grupa, czyli ta, która doświadczyła automatyzacji, to jest jedyne 12% w całej mojej próbie. Największy odsetek znajdziemy wśród osób naj, w najmłodszej grupie, badanej grupie wiekowej, czyli między 18 a 34 rokiem życia, w Niemczech i w Austrii, wśród pracowników biurowych i wśród techników i średniego personelu. Więc tak wygląda kwestia doświadczenia technolo, doświadczenia z technologią w pracy. A jeżeli chodzi o lęk technologiczny, to jedna trzecia Pracowników przewiduje masowe bezrobocie technologiczne do 10 lat. I największe, największe odsetki mamy wśród najmłodszej grupy, wśród osób o podstawowym wykształceniu, a także wśród robotników przemysłowych i rzemieślników, a najniższe odsetki wśród osób wyżej wykształconych o najwyższych zarobkach, wśród menedżerów i specjalistów. Później mamy 36%, które nie ma zdania i 31%, które w ogóle nie obawia się czegoś takiego. I przechodząc do mojej najważniejszej miary, okazuje się, że większość nie, pracowników nie odczuwa strachu przed automatyzacją i utratą pracy. Mamy zbite ze sobą te dwa pytania, o których mówiłam wcześniej, o automatyzację zadań i strach przed utratą pracy. I okazuje się, że 51% z tej naszej grupy. To są osoby, które nie obawiają się automatyzacji i utraty pracy. A później mamy 22%. To są te osoby, które na wspólnej, w tej wspólnej skali osiągnęły wartość większą niż 3,5%. I to jest ta wartość, dla której, którą odgadzałam osoby, które już odczuwają ten strach przed automatyzacją i utratą pracy. I mamy tutaj niecałą, jedną czwartą, bardziej jedną piątą pracowników, która coś takiego raportuje. Najwyższe wartości wśród osób, które już doświadczyły automatyzacji, wśród tych najmłodszych, a wśród osób z niskim wykształceniem, niskimi płacami, a także wśród pracowników w pracach prostych, operatorów maszyn, monterów i pracowników biurowych. Najniższe odsetki, czyli najniższe, naj, 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 naj bojące się, naj, najmniej bojące się um, osoby. To te, które nie odczuwają żadnego wpływu technologii na wykonywane przez siebie zadania, a także specjaliści i menadżerowie. I też chciałam powiedzieć, tylko że strach jest pozytywnie ten strach przed automatyzacją i utratą pracy, pozytywnie skorelowany z rutynowością i z ekspozycją na roboty. I teraz już przeskakuję do wyników modelowania, ale zanim to zrobię, to muszę wypić łyka wody. I już przechodzę dalej. Okazuje się, że w przypadku doświadczenia wsparcia z technologią w, w, w kontekście wykonywanych zadań, rutynowość zmniejsza te szanse na doświadczenie wsparcia, a ekspozycja na roboty wręcz przeciwnie. Czyli w tych sektorach, w których ekspozycja na roboty jest wyższa, jest większa szansa na to, żeby pracownicy odczuli komplementarność z technologią. Szanse są mniejsze w, w, w przypadku kobiet, Większe w przypadku wyższego wykształcenia i zależność z wiekiem jest ukształtna. Jeżeli chodzi o doświadczenie automatyzacji, to rutynowość i wyższy roczny wzrost ekspozycji na roboty zwiększa szanse na doświadczenie automatyzacji. Czyli mamy brak wpływu tego obecnego poziomu ekspozycji, ale jeżeli, jeżeli wdrażanie robotów w ciągu, w stosunku do zeszłego roku jest szybsze, to w tych sektorach pracownicy doświadczają częściej automatyzacji, czyli może to są ci pracownicy, którzy widzą te procesy, ale jeszcze na przykład w, 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 poprzez wdrażanie tych robotów bardziej doświadczają tej substytucji niż komplementarności. I znacznie niższe szanse na doświadczenie automatyzacji jest wśród kobiet i wśród osób z krajów grupy wyszokradzkiej, a wyższe wzrastające wzrast ze wykształceniem. A lęk technologiczny, czyli ta obawa przed masowym bezrobociem technologicznym w społeczeństwie w, społeczeństwie w ciągu najbliższych 10 lat nie jest związany w ogóle z ekspozycją na technologię. Tak? Czyli to, jakie jest Jaka jest charakterystyka tego sektora, w którym pracujemy? Tutaj nie gra roli. Gra rolę nasze własne doświadczenie. Tak? Czyli jeżeli my odczyliśmy już w przeszłości, doświadczyliśmy już w przeszłości automatyzacji jakichś swoich zadań, to wtedy bardziej jesteśmy skłonni myśleć, że ta nasza przyszłość nie jawi się zbyt dobrze. Ale tak samo w przypadku wykonywania zadań rutynowych. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to osoby wykształcone na trzecim stopniu mają, raczej, raczej nie mają, jest, mają, mniejsze szanse na to, żeby odczuwać lęk technologiczny i tak samo osoby, które zarabiają więcej, a wyższe poziomy lęku znajdziemy w krajach grupy Wyszehradzkiej w stosunku do Austrii i do Niemiec, czego nie powiedziałam wcześniej. I teraz ta główna miara, ostatnia miara, którą tutaj, którą tutaj sprawdzam, na którą patrzę. Yy, okazuje się, że każde doświadczenie z technologią w pracy, czy to jest doświadczenie yy, automatyzacji czy komplementarności, yy, wpływa na, yy, na strach przed automatyzacją i utratą pracy. Oczywiście to jest w do tych osób, co nie odczuwają żadnego wpływu, czyli związane jest z tym, że ta technologia w pracy w ogóle się pojawia. Tak? Wyższe miary ekspozycji. I wyższa rutynowość zadań także wpływają na ten strach, czyli, um, yy, czyli mamy jakby pełen zestaw yy, doświadczenia z technologią, wyższe miary ekspozycji i rutynowość, które wpływają pozytywnie na strach przed automatyzacją i utracą pracy. Negatywny wpływ znajdujemy w, w wyższych poziomach wykształcenia i zarobkach, a yy, w tych yy, naszych krajach, czyli w Polsce, yy, Czechach, yy, Słowacji i Węgrzech, ten strach jest generalnie yy, yy, wyższy. Czyli podsumowując, mam nadzieję, że jestem dobrze w czasie. Podsumowując, pracownicy rutynowi częściej doświadczają automatyzacji, lęku technologicznego i strachu przed automatyzacją i utratą pracy. Czyli to jest ta nasza najbardziej narażona grupa i to się okazuje, że rzeczywiście to się przekłada na ich percepcję. Osobiste doświadczenie automatyzacji wiąże się z lękiem technologicznym i strachem przed automatyzacją i utratą pracy. Roboty raczej wspierają, a nie zastępują pracowników, ale w tych sektorach, w których roczny wpływ jest wyższy, widzimy większe prawdopodobieństwo automatyzacji. Następnie wiemy, że pracownicy w sektorach o wyższych poziomach ekspozycji bardziej obawiają się automatyzacji i utraty pracy. I kilka wniosków. Okazuje się, że, chciałam to podkreślić, tak, że zmiany technologiczne nie są odczuwalne przez większość pracowników, co kontrastuje z debatę z tym, jak my opowiadamy o tym, co się dzieje na rynku pracy. Tutaj mamy aż połowę, która w ogóle nie odczuwa żadnego wpływu technologii. To jest całe, całkiem spora, spora grupa pracowników. Okazuje się, że odsetek pracowników przewidujących przyszłość bez pracy, przewyższa odsetek osobiście obawiających się automatyzacji i utraty pracy, czyli potwierdzamy to, co już zostało zauważone w literaturze, tak? Czyli boimy się o przyszłość społeczeństwa, ale o siebie boimy się już nieco mniej. I wyniki tego mojego badania wskazują na. Pewną świadomość zmian na rynku pracy wywoływanych przez technologię. Tak, pracownicy, którzy są w teorii zagrożeni, czyli ci, którzy wykonują prace rutynowe i są pracują w sektorach o wyższym wdrożeniu technologii, obawiają się automatyzacji i utraty pracy bardziej. I wiadomo, że ciężko jest nie mówić o strachu w pozytywnym kontekście, ale może on prowadzić, o czym mówiłam wcześniej, do chęci do kształcenia się i na przykład do zmiany zawodu, a te intencje przekładają się na późniejsze działania. Czyli identyfikowanie obawiających się pracowników i umożliwianie im udziału w szkoleniach może być kluczowe w tym procesie dostosowywania się do zmian i wpływać później na te ogólne, zagregowane wyniki na rynkach pracy i pomagać im się dostosowywać do tego, co się dzieje i jak ten rynek pracy się zmienia. I właśnie w tych moich następnych krokach. Będę przyglądać się też tej nowej grupie zagrożonych osób i patrzeć na ich percepcję i patrzeć, co oni, co oni sądzą o swojej przyszłości. A także mm, będę chciała zbadać ten związek między strachem przed automatyzacją i utratą pracy, a intencjami i późniejszym uczestnictwem w szkoleniach, tak aby lepiej radzić sobie w przyszłości na rynkach pracy. I dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Chyba mi się udało zrobić wszystko na czas, więc teraz zatrzymuję udostępnianie i oddaję głos Weronice. Dzięki stacji udało ci się zrobić wszystko i na czas i e, sporo tego lęku było w tej prezentacji. Ja się zastanawiam, czy perspektywa naszych gości będzie trochę bardziej e, optymistyczna. E, I jako pierwszą o zabranie głosu chciałabym a, poprosić panią dyrektor e, Czarnecką Stańczak. Witam Państwa serdecznie i przede wszystkim serdecznie dziękuję również za zaproszenie do Państwa i możliwość przysłuchania się także bardzo ciekawej relacji z badań, także gratulacje Pani Satio, naprawdę świetna robota analityczna także. Myślę sobie, że z jednej strony te badania już dobrze pokazują pewien stan, z który... Który gdzieś widzimy w debacie, tak? który też, z którym też nie ukrywajmy, czy, czy jesteśmy w stanie zapoznać No właśnie, chociażby pokazała nam Pani tutaj pewne tytuły artykułów. Mamy te informacje, także nie ukrywam, że my je także przekazujemy chociażby naszym pracownikom. Siemens jest spółką technologiczną, jest taką firmą, w której faktycznie. Praktycznie dużo, no właściwie ten biznes na technologii stoi, więc trudno by było. Od tego w jakiś sposób abstrahować. Natomiast myślę też, że pojawiło się tutaj kilka wątków nowych, tak? Także i przyznam szczerze, że dla mnie bardzo ciekawym elementem było chociażby to, że w tej grupie osób, które najmocniej się tej, tej zmiany boją, czy też ta technologia, czy automatyzacja wydaje im się zagrażająca, są osoby młode, także, tak? Czyli właśnie te pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. I muszę przyznać, że to zastanawiam się po prostu, z czego to może wynikać. Tak? Także może to jest też ciekawy wątek, czy, czy, czy potem w dyskusji warto byłoby do niego wrócić, bo być może coś już się też w tych badaniach pokazało, a być może jest to po prostu interesujące pytanie na kolejny etap. Tak, po to, żeby się tym zająć głębiej. Ja dlatego o tym wspominam, ponieważ my z punktu widzenia rekrutacji i poszukiwania nowych osób do pracy, faktycznie poszukujemy no właśnie dokładnie w tej grupie wiekowej, czyli to są albo osoby, które które są na ostatnich latach studiów albo po studiach, trafiają do nas na program stażowy. Natomiast zakładam, że być może są właśnie w związku z tym, że są głównie jednak absolwentami szkół technicznych, czyli chociażby Politechniki, czy, czy różnego rodzaju politechnik, innych kierunków, w których myślę jednak, że z, tej, z tą technologią można się w jakiś tam sposób, Powiedziałabym tak kolokwialnie zaprzyjaźnić i zetknąć um, dość wcześniej, i ona jest po prostu takim elementem. Integralnym po prostu tego cyklu kształcenia, to być może z tego powodu ja przyznam, że wśród tych osób ja nie obserwuję no właśnie takiego lęku, tego strachu. Mam takie poczucie, że nawet wchodząc do organizacji, takie osoby są w stanie naszym pracownikom już długoletnim, których mamy w organizacji. A którzy, ponieważ Siemens nie jest taką spółką, która w tej automatyzacji jest, znaczy oczywiście, jesteśmy tutaj w tym biznesie bardzo mocno obecni, ale Nasi pracownicy, których, których zatrudniamy, oni niejako całe swoje funkcjonowanie kilkudziesięcioletnie, często w ramach organizacji, poświęcili biznesowi trad tradycyjnemu, technologicznemu, tam, gdzie tych robotów i właśnie takiej automatyzacji bardzo za zaawansowanej nie było. W związku z tym myślę, że to także na pewno kwestia generalna, Czyli właśnie taka, kiedy, kiedy ta osoby, owszem, z wykształceniem technicznym ale jednak nie funkcjonujące w ramach, i w tym czyli dla których chociażby praca z algorytmami, praca w ogóle w takiej sferze, powiedziałabym, bardziej takiej softwareowej niż takiej technologii, którą mamy, powiedziałabym, w postaci urządzeń czy produktów. Myślę, że ona też jest też wymaga kompletnie różnych. Kompetencji, tak, czyli i dlatego powiedziałam właśnie o tych pracownikach młodych, ponieważ mam takie poczucie, że od tej, od tej jakości porozumienia się i pokazania sobie wartości z tej, z tej automatyzacji, ale tutaj też potrzeba pewnej, pewnych umiejętności, powiedziałabym jednak ludzkich, czy też tego właśnie, żeby w jakiś sposób tę wartość pokazać. I pokazać ją z punktu widzenia tego, co ona może wnieść, jak gdyby, w moje obecne życie zawodowe, czy jeżeli chodzi właśnie o skrócenie tego czasu pracy, czy o ułatwienie pewnych zadań, czyli przyspieszenie. Sporo Pani wspomniała o, o, o takiej eliminacji rutyny, tak, jako takim jednym z elementów, które są takim, takim bardzo istotnym elementem, myślę, że także właśnie taką y, wartością. Y, ludzie nie, nie lubią pracować w taki, powiedziałabym, żmudny i powtarzalny sposób, tak? To, y, to już pamiętamy przecież doskonale, Jerry Chaplin zrobił to y, cudownie w, w, swoim, y, w swoim filmie. Y, natomiast y, 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 My, my tego robić nie lubimy, nie lubimy wykonywać rzeczy powtarzalnych i operacji powtarzalnych, w związku z tym ta technologia może nas absolutnie w tym doskonale wesprzeć. Natomiast kluczowe jest faktycznie, i to jest także dla mnie interesujące w tych badaniach, że ci, którzy się spotykają niejako z tą technologią w swojej pracy, którzy tego doświadczają. Widać, że to doświadczenie po prostu nie jest pozytywne. Tak? Czyli coś się takiego dzieje, tak? że niejako ten ich strach przed tą automatyzacją jest zdecydowanie. Większy niż tych, którzy się w ogóle jeszcze z tym procesem nie zetknęli, jeżeli dobrze zrozumiałam finalną tezę. Więc ja mam takie poczucie, że my bardzo często mówimy właśnie o technologii i mam takie poczucie, że właśnie w ramach tego, jak funkcjonujemy w organizacjach, stawiając na to nacisk. Troszeczkę zapominamy o tym, że, że to nie jest tak, że te roboty niejako zastąpią ludzi, natomiast właśnie istotne jest to, czy też to, to, i to nam zdecydowanie nie grozi. Natomiast ten nasz rodzaj interakcji z tymi właśnie robotami, czy z tymi algorytmami, czy umiejętność posługiwania się nimi, czyli to, co jest. Po prostu niejako na tym połączeniu rzeczywiście jest najistotniejsze. Czyli ja myślę, że to jest właśnie ten moment tego, tego właśnie, tego wchodzenia w interakcję, doświadczenia, ale także właśnie przekonania ludzi do, do tego, jak gdyby w taki, w taki bardzo myślę, przemyślany i systemowy, systematyczny sposób. Na pewno tę te, te obawy obniża to, co my praktykujemy niejako i to, co my w organizacji staramy się robić, to niejako oddziaływać na takie trzy podstawowe części i komponenty, czyli staramy się oddziaływać na samą zmianę, tak, czyli, czyli jakoś ją chcemy porcjować, no, nie zalewamy ludzi zmianą, czyli nie ma tak, że jest jedna zmiana za, za drugą podczas kiedy ta, ta pierwsza się jeszcze do końca y, y, w organizacji nie zagnieździła, czy y, drugi element to jest, to, jest, y, y, to jest w ogóle oddziaływanie właśnie na tych ludzi, czyli to jest i to dzieje się i przez menadżerów, ale to jest właśnie także praca mojej organizacji, czyli pokazywanie tego, Jaką wartość zapoznanie się z określonymi technologiami może przynieść danej osobie? Czyli, no, właśnie tutaj istotny jest ten element takiej demitologizacji, tego, że no teraz właśnie się coś dramatycznego wydarzy. Tak, czyli właśnie chodziłoby o to, żeby pokazać, że ja przez to, że czegoś nowego się nauczę, właśnie chociażby z tej technologii, tylko mogę skorzystać z punktu widzenia. Mnie osobiście, tak? bo ja właśnie to jest ten element istotny, czyli tego, żeby odwrócić wektor tej emocji, tak, żeby to właśnie zamiast tego strachu pojawiło się coś takiego, co nagle, co raczej skojarzy się z tym przeżyciem, jak gdyby uczenia się tej nowej technologii, że, że to będzie zdecydowanie pozytywne, tak. I z tego powodu myślę, właśnie takie, tak zaalarmowało mnie to, co, co w tych badaniach pani co z tych badań pani wynika co by oznaczało że my w tych organizacjach nie robimy dobrze swojej roboty tak czyli nie pokazujemy właśnie do, dość dobrze tego benefitu z zaprzyjaźniania się z tą technologią i ta kompetencja być może właśnie z tego powodu jakoś za dobrze nie się nie, nie, nie korzeni i myślę sobie że tam jest jeszcze taki element Y, y, oddziaływania w ogóle na tą, y, y, na, na całą naszą kulturę y, organizacji i y, 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 po prostu. Y, y. Myślę sobie, że po prostu ludzie się też określonych rzeczy boją. Oni zwykle boją się jak gdyby czy negatywnej oceny chociażby swojego szefa, czy tego, że po prostu zawiodą, tak, że, że im się nie powiedzie, że, tego, że się im coś nie uda, czyli boją się porażki, boją się właśnie negatywnej oceny i myślę, że... To jest taki duży, duży element, i myślę, że bardzo często niedoceniany w organizacjach, który, który myślę, że potrzebuje być niejako doinwestowany. Ja mam na myśli po prostu taką, takie budzenie atmosfery w organizacji, że, że porażka też jest nauką, też jest ok, też jest czymś takim co powoduje, czyli, że, że dostarczamy sobie pewnego pola do uczenia się właśnie nowej kompetencji i no w państwa środowisku pewnie nie, nie trzeba tego tłumaczyć, tak? czyli że na tym polega po prostu istota eksperymentu, tak, tego tutaj też czegoś się dowiadujemy. Więc ja mam poczucie, że po prostu. Ludzie potrzebują mieć cały czas sukces, tak, i cały czas... Y taką powiedziałabym pozytywne jakieś osiągnięcie i bardzo często to, że im się na początku nie udaje, po prostu ich do tego, do tej zmiany zniechęca i powoduje taką reakcję ucieczkową. Więc, więc myślę sobie, tak bym to tak króciutko już tylko podsumowała, że jesteśmy po prostu, nie chcę powiedzieć, że na samym początku, bo na pewno nie, bo to nasze doświadczenie z automatyzacją już troszeczkę Troszeczkę trwa, natomiast mam takie, takie wrażenie, że to ciągle początek drogi, tak? czyli że to y, y, że, że ciągle będziemy potrzebowali się, y, y, się tutaj na pewne rzeczy uwrażliwiać i wyciągać wnioski. Y, dla mnie to badanie bardzo interesujące i tak jak mówię, pokazujące też, że, y, że jeszcze w organizacjach trochę Potrzebujemy popracować nad tym, żeby ludzie mieli po prostu dobre przeżycie w związku z tym powiedziałabym, zetknięciem się z technologią i uczeniem się jej. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Okazuje się, że mamy nie tylko sporo pracy, jeżeli chodzi właśnie o takie wykonywanie lęków, tylko też takiej sporo pracy u podstaw. Jestem ciekawa, jakie wnioski wyciągniemy z kolejnej prezentacji i ja bym poprosiła o komentarz profesora Wicenciaka. Dziękuję bardzo. Chciałem również podziękować za możliwość wygłoszenia komentarza i posłuchania bardzo ciekawej prezentacji. Pozwolę sobie udostępnić Państwu swój ekran. Mam nadzieję, że to widać. Tak, wszystko widać. Przygotowałem taką krótką prezentację z moimi głównymi wątkami, które chciałbym poruszyć, może troszeczkę bardziej z takiej perspektywy ekonomicznej. Jak się pewnie Państwo spodziewacie, na początek chciałem zauważyć, oczywiście, że temat jest niezwykle aktualny i temat jest bardzo ciekawy. Perspektywa pracownika i jego nastawienia i percepcji pracownika względem tych zmian technologicznych jest rzadko obecna w badaniach dotyczących zmian technologicznych, a wydaje się również bardzo ciekawa, bo to w końcu, koniec końców, pracownik zostanie tymi zmianami w jakiś sposób dotknięty, taki czy inny. Mamy tutaj do czynienia w istocie z pewnym badaniem ankietowym, ale jednocześnie uzupełnionym różnego rodzaju wskaźnikami, indeksami ze źródeł zewnętrznych, co stanowi oczywiście bardzo ładne i zgrabne połączenie tych, tych różnych źródeł informacji. Natomiast wydaje mi się, że warto sobie kilka rzeczy na początek powiedzieć, takich dość, dość ogólnych, mianowicie. Tak naprawdę jesteśmy w takim momencie dziejowym rozwoju no nie boję się użyć tego słowa jakby ludzkości czy naszej cywilizacji wręcz, że właściwie tak naprawdę nikt nie wie, w którą stronę te zmiany podążą. Tak naprawdę nie wiemy do końca, w którą stronę podążą zmiany technologiczne, jak się będzie rozwijać sztuczna inteligencja i w związku z tym, jakie wyzwania tak naprawdę nas, nas czekają. Jest, jest wiele różnych filozoficznych kwestii przy okazji, na przykład takich, czy, czy sztuczna inteligencja i te narzędzia technologiczne pozostaną nadal tylko i wyłącznie narzędziami, czy na przykład staną się czymś autonomicznym, niezależnym od nas, czy, czy na przykład algorytmy będą w stanie się same programować, wyznaczać sobie cele, zadawać pytania, poszukiwać odpowiedzi na te pytania i tak Tego na razie nie wiemy, wydaje się to na tym momencie, na, na tym etapie. Dosyć enigmatyczne, ale przecież jeszcze niedawno nie zdawaliśmy sobie sprawy w ogóle z tego, że w ogóle będą takie narzędzia, które używamy na co dzień, już teraz, prawda? W gruncie rzeczy doświadczamy strachu przed czymś nieznanym. Ten strach wyraża się również w apelach ludzi, którzy tak naprawdę doprowadzili do tej rewolucji technicznej w pewnym sensie. Jak pamiętamy, niedawno został wystosowany taki apel o wstrzymanie na ileś miesięcy prac. Związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Moim zdaniem postulat całkowicie nierealistyczny z takiej prostej, jakby przyczyny teorii ogrowej, prawda? Każdy, kto pracuje nad tego typu technologią, miałby motywację do tego, żeby się z tego porozumienia wyłamać i uzyskać przewagę nad konkurentami. Także takie powszechne, ogólnoświatowe moratorium, moim zdaniem, jest absolutnie niemożliwe i, i, i wykluczone. Szybkość zmian obecnie jest też tak duża, że właściwie w każdym tygodniu pojawiają się jakieś nowe narzędzia, jakieś nowe rozwiązania, które są lepsze o rząd wielkości od tych, które znaliśmy jeszcze tydzień, tydzień wcześniej. W związku z tym, jakby tempo zmian jest tak duże i, i dynamika, że prognozowanie czegokolwiek w oparciu o takie najprostsze dostępne nam intelektualnie narzędzia, jak ekstrapolacja trendów, no wydaje się w obecnej sytuacji praktycznie niemożliwe. Um. Natomiast jeżeli chodzi o, o same zmiany technologiczne i wpływ tych, tych zmian technologicznych na zmiany struktury zawodów, to wydaje się, że są one czymś zupełnie naturalnym i w historii całkowicie normalnym. Zdarzało się to wielokrotnie i takie przykłady, które można przytoczyć z nieodległej przeszłości, chociażby to, że na przykład jeszcze na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych Związek Zawodowy Windiarzy na przykład liczył ponad 17 tysięcy członków i był bardzo, bardzo silny i bardzo prężny. Do tego stopnia, że w 1945 roku wiele miast amerykańskich zostało sparaliżowane masowym strajkiem windziarzy, którzy żądali podniesienia wynagrodzeń. I dopiero to spowodowało, że ludzie zaczęli bardziej śmiało i odważnie korzystać z automatycznych wind, pomimo tego, że technologia budowy takich wind automatycznych bezobsługowych była znana już co najmniej od 45 lat. Wcześniej, w związku z tym, zajęło to trochę czasu, zanim użytkownicy przekonali się do tego, że można używać bezpiecznie nowej technologii, i czasami takie wydarzenia mogą być po prostu pewnym punktem zwrotnym, punktem przełomowym, i, i dzisiaj chyba nikt nie wyobraża sobie konieczności podróżowania windą obsługową tak? z kimś, kto będzie za nas naciskał te guziczki. Wolimy robić to sami i nie czujemy się z tego powodu jakoś specjalnie zagrożeni ani niebezpieczni. Wydaje się, że ta adaptacja do nowych technologii zajmuje trochę czasu, no i zwykle właśnie poprzedza ją pewien okres niepewności i lęku, tego lęku właściwie związanego z tym, że nie wiemy, co nas czeka. Tak do końca i do końca nie rozumiemy tych zmian, które się na naszych oczach dzieją. Warto też zauważyć, że bardzo wiele zawodów, które istniały na początku XX wieku, jeszcze Obecnie praktycznie wymarły. Nie ma takich zawodów już obecnie, jak kołodziej, ludwisarz, powroźnik, rymasz, bednasz, cyrulik, druciarz, i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Wiele takich zawodów tradycyjnych, rzemieślniczych po prostu zniknęło z naszego horyzontu, i nawet wiele wiele osób, wielu z nas po prostu nie ma pojęcia, czym zajmowały się osoby uprawiające zawód. Na przykład folusznika, prawda? Natomiast widzimy jednocześnie, że pojawiły się zawody, które są obecnie wykonywane i stają się bardzo popularne, a które jeszcze 10-15 lat temu nie istniały, no, chociażby takie jak kierowca Ubera czy załóżmy influencer, tak, inżynier sztucznej inteligencji czy chociażby deweloper aplikacji mobilnych, analityk big data prawda, czy, czy, czy menedżer bezpieczeństwa informacji i tak są to zawody, które pojawiły się stosunkowo niedawno, zyskują na popularności i chyba nikt nie ma wątpliwości, że w nieodległej przyszłości pojawią się nowe zawody, które dzisiaj nawet nie istnieją i których nie potrafimy jeszcze nazwać, ale możemy przeczuwać, że prawdopodobnie pojawi się jakiś zawód, który moglibyśmy nazwać prompt engineer, na przykład osoby, która będzie miała za zadanie wymyślać. Interesujące prompty dla różnego rodzaju systemów typu chat, chat GPT i, i, i tak dalej, prawda? Także trudno sobie wyobrazić to, jak będzie wyglądała przyszłość, ale z całą pewnością to, że znikają jedne zawody, nie pozostawia próżni. Zawsze pojawiają się w to miejsce jakieś, jakieś nowe. Oczywiście, zmiana jest zawsze powodem pewnego rodzaju. Problemu, który możemy w ekonomii nazwać problemem niedopasowania. Ponieważ niektóre umiejętności stają się nieprzydatne, czyli po prostu przestarzałe, a, a pojawia się jednocześnie popyt na zupełnie nowe, mamy do czynienia ze zmianą o charakterze strukturalnym, która już wielokrotnie w historii miała miejsce, i tradycyjnie ekonomiści analizują problemy niedopasowań strukturalnych pomiędzy popytem a podażą siły, robo siły roboczej w takich wymiarach jak chociażby bezrobocie czy niedopasowanie kwalifikacyjne. Pracowników do wykonywanej, do wykonywanej pracy. Tradycyjnie można powiedzieć, że te problemy dotykały raczej osób słabiej wykształconych i raczej osób starszych, takich, które były no, tradycyjnie, można powiedzieć, mniej otwarte na nowe zmiany i adaptacje do, do wyzwań. Obecnie jednak, co warto podkreślić, ta rewolucja, która się dokonuje na naszych oczach, związana ze sztuczną inteligencją, robotyzacją, automatyzacją, algorytmizacją, czy jakkolwiek byśmy to nazwali, Zaczyna dotykać również osoby o wysokich kompetencjach i dobrze wykształcone. Jako przykłady można podać jakby takie rejony, w które coraz silniej wkracza, wkracza komputer, wkracza algorytm które do tej pory były zaawansowane dla takiej, można powiedzieć, działalności stricte kreatywności ludzkiej, prawda? jest takie, takie zawody jak chociażby programista, czy analityk danych, czy na przykład analityk giełdowy. Ale nawet księgowy, czy prawnik, czy doradca podatkowy, czy nawet grafik, prawda? Czyli, czyli takie zawody, które wymagały pewnego rodzaju kreatywności, czy wiedzy specjalistycznej i, i, i wysokiego wykształcenia, okazuje się, że mogą być z powodzeniem zastąpione przez różnego rodzaju algorytmy. Także ta zmiana dotyka również osoby o wysokich kompetencjach. Taki króciutki wykresik, tylko żeby pokazać Państwu zmiany struktury zawodów w Stanach Zjednoczonych między 1860 rokiem a 2015, no tutaj wyraźnie widać spadek znaczenia pracowników sektora rolniczego. Prawda? Praktycznie farmerzy w Stanach Zjednoczonych można powiedzieć, stali się bardzo rzadkim zawodem, a mimo to Amerykanie nie umarli z głodu, prawda? Więc to jest oczywiście jakiś element. Pocieszające tak, że tym, tym zmianom struktury zawodów nie musi koniecznie towarzyszyć jakieś, jakieś dramatyczne zmiany w strukturze społecznej, tak? Oczywiście te zmiany są długofalowe, obserwujemy je stopniowo przez te lata, no niemniej jednak tej zmianie struktury zawodów nie towarzyszyła jakaś dramatyczna zmiana, jeżeli chodzi o, o strukturę społeczną. Teraz jeszcze warto może zwrócić uwagę, żeby nie było tak zupełnie pesymistycznie, to automatyzacja czy robotyzacja może być postrzegana oczywiście jako pewnego rodzaju szansa i wiele osób wskazuje na to, że w obliczu starzenia się społeczeństw, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, automatyzacja może być tutaj pewnego rodzaju rozwiązaniem problemu niedoborów w podaży pracy. Migracje nie zawsze rozwiązują te kwestie w 100%, w związku z tym automatyzacja i robotyzacja może być tutaj narzędziem interesującym w tej kwestii. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden ciekawy aspekt, mianowicie problem ewentualnych nierówności rozwojowych i dochodowych, wynikających z wdrażania tych nowych narzędzi postępu technologicznego. Otóż wydaje mi się, że jak patrzymy na skalę przenoszenia działalności gospodarczej pomiędzy krajami wysoko i i nisko rozwiniętymi, to przynajmniej do tej pory obserwowaliśmy taki trend przenoszenia działalności w ramach dokonywania inwestycji bezpośrednich, zwłaszcza o charakterze wertykalnym, do krajów, które miały przewagi w postaci po prostu tańszej siły roboczej, tańszych zasobów pracy. I teraz możemy spodziewać się takiego efektu, na przykład, jeżeli ta praca może być łatwo zrutynizowana, łatwo zastąpiona przez roboty, to być może w większym stopniu. Dotknie ona rynki tych krajów, które właśnie wykorzystywały swoje naturalne przewagi ulokowane w tych, w tych sektorach. Także wydaje mi się to, to ciekawe, ciekawe zagadnienie i warto by się temu również przyjrzeć. Z drugiej strony jest też taka hipoteza rozwoju gospodarczego, którą nazywamy hipotezą leapfrogging, czyli takiego przeskoku. I tutaj z kolei możemy upatrywać szans wśród tych krajów, które są. Rozwinięte najsłabiej, które po prostu mają tak słabo rozwiniętą infrastrukturę technologiczną, że dla nich adaptacja do najnowszych technologii nie będzie koniecznie oznaczała zniszczenia czegoś, co istnieje obecnie, bo i tak jest to na tak słabym poziomie rozwinięte, że można po prostu dokonać skokowego przeskoku od razu do tych najnowszych rozwiązań i pominąć te, te pośrednie etapy rozwoju. Także może to być z, jedno, z jednej strony zagrożenie, ale z drugiej strony szansa na dogonienie. Tych krajów najwyżej rozwiniętych, po prostu przez przeskok do tych najnowszych, e, najnowszych technologii. E, pojawia się ważne pytanie, postawione również w tekście, który prezentowała nam Satya: czy czeka nas masowe bezrobocie i czy ludzie faktycznie tego masowego bezrobocia się boją? Ja bym powiedział tak z punktu widzenia analizy ekonomicznej, że taki stan masowego bezrobocia raczej nie jest stanem równowagowym, prawda? jeżeli popatrzymy na to w ten sposób to nawet gdyby przedsiębiorcom potencjalnie opłacało się zautomatyzować wszystkie możliwe czynności, no to ktoś musi kupować ich dobra i usługi, których dostarczają. Prawda? Czyli ludzie muszą mieć dochody po to, żeby móc dokonywać transakcji, żeby móc zakupować różnego rodzaju dobra i usługi, a wraz z masowym bezrobociem poziom dochodu spadnie tak drastycznie, że nie wystarczy tego dochodu na zakup i podtrzymanie tego strumienia konsumpcji, który tak naprawdę napędza... Dochody firm i zyski firm, prawda? Z drugiej strony. W związku z tym, jest to system naczyń połączonych i ta równowaga będzie się gdzieś, gdzieś kształtować. Oczywiście, ale, ale wydaje mi się, że na dłuższą metę nie grozi nam masowe bezrobocie, co oczywiście nie oznacza, że nie będziemy, nie będziemy doświadczać przejściowych turbulencji w tym, w tym okresie dostosowawczym. Widzę to tak, że po prostu będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju narastającym problemem. Niedopasowań kompetency kompetencyjnych i swego rodzaju pogonią za coraz szybciej uciekającą przed nami sztuczną inteligencją, którą będziemy starali się zrozumieć w jakiś sposób i uzupełnić brakujące nam kwalifikacje, co pewnie będzie stanowić również bardzo poważne wyzwania dla systemów kształcenia szkół wyższych i różnego rodzaju instytucji szkoleniowych, jak się wydaje. Z drugiej strony, również niemałe wyzwania czekają systemy, systemy państwowej opieki publicznej, różnego rodzaju systemy zabezpieczenia. Jeżeli grozi nam faktycznie masowe bezrobocie, jeżeli faktycznie ten okres przejściowy miałby być bardzo bolesny i trudno byłoby się przekwalifikować określonym grupom osób i uniknąć bezrobocia, no to oczywiście będzie tutaj wymagany jakiegoś rodzaju. Program osłonowy, tak, jakiegoś rodzaju łagodzenia tej, tej zmiany dla, dla wielu osób. No i to może stanowić bardzo poważne wyzwania. No, już teraz ekonomiści debatują nad takimi pomysłami, jak chociażby uniwersalny dochód gwarantowany. Ma to i, i dobre i złe strony, oczywiście, jak wszystko, o czym zwykle rozmawiamy. Ale takie pomysły również się pojawiają właśnie w kontekście tych zmian. Technologicznych. Niektórzy wskazują również na to, że być może trzeba będzie jakoś te systemy po prostu opodatkować, tak, żeby korzystać potem z tego systemu redystrybucji i zapewniać jakiś poziom bezpieczeństwa dochodowego osobom, które miałyby stracić pracę z tytułu właśnie zautomatyzowania ich zadań. Wydaje się również, że możemy ulegać pewnym błędom percepcji, jak wskazują pewne badania, i wydaje mi się, że wyniki SATI też o tym świadczą. Że ulegamy pewnemu błędowi percepcji, mianowicie wydaje się, że przynajmniej na początku lęk, którego doświadczamy przed czymś nieznanym, powoduje, że przeszacowujemy prawdziwą skalę zagrożenia. I po pewnym czasie okazuje się, że to zagrożenie nie jest aż tak duże, jak początkowo byśmy sądzili. Jest takie badanie z 2022 roku autorstwa Dalina, w której. W próbie osób, które zostały przebadane ankietowo, 14% pracowników, które były poddane tej ankiecie, faktycznie doświadczało w historii swojego zatrudnienia tego, że straciło pracę z tytułu automatyzacji lub robotyzacji. Natomiast, kiedy zapytano te osoby: jak uważają, jaki odsetek miejsc pracy został zastąpiony? Przez roboty, to okazało się, że znacznie przeszacowywali te odsetki, mimo własnego doświadczenia w tym zakresie. A zwłaszcza ta różnica była bardzo widoczna wśród osób, które tej zmiany doświadczyły, versus tych osób, które takie, takiego bezrobocia nie zanotowały, ale i tak obie grupy znacząco przeszacowywały te, te częstości. Tak? Wśród osób, które nie straciły nigdy pracy. Wydawało im się, że dotyczy to 29% ogólnego zatrudnienia, podczas kiedy faktycznie było to tylko 14%, natomiast wśród osób, które doświadczyły tego wydarzenia, być może jakiegoś rodzaju trauma przeżyta z tego, z tego powodu była tak silna, że tym osobom średnio wydawało się, że dotyczy to aż 47% całego zatrudnienia, podczas kiedy naprawdę było to zaledwie 14%, czyli ponad 3 razy mniej. Także wydaje się, że te błędy w percepcji mogą również wpływać na nasze nastawienie do tego zjawiska, i wydaje się, że tutaj też przyczynowość może być w obie strony. To znaczy, z jednej strony możemy właśnie doświadczać tego, że nasze doświadczenie może determinować nastawienie, a, a, a też w jakimś sensie nasze nastawienie może potem determinować nasze zachowania. No i przechodząc teraz do uwag bardziej szczegółowych, to chciałem takie jedno pytanie. Szczegółowe zadać, mianowicie jedno z pytań, które dotyczyło w tej ankiecie nastawienia do technologii, dotyczyło tego, jakie jest doświadczenie danej osoby z technologią w pracy. I chciałem zapytać, czy jest możliwe, że w ramach odpowiedzi na to pytanie moglibyśmy sobie wyobrazić taką sytuację, że technologia w ramach tego samego zawodu, dla tej samej osoby, w pewnym sensie zastępuje pewne obszary działalności, ale jednocześnie wspomaga inne. Czyli w tym sensie następuje pewnego rodzaju overlap i zmiana pewnego sposobu wykonywania pracy, natomiast nie mamy tutaj do czynienia z zupełną eliminacją i ryzykiem, jakby zupełnej eliminacji danej profesji, prawda? Tylko ewentualnie zmianą natury wykonywanej pracy. Także chciałem zapytać, czy taka sytuacja jest możliwa, czy możemy to w jakiś sposób tutaj być może nieco inaczej formułując to pytanie, w jakiś sposób zbadać. Jeśli chodzi o kilka sugestii, które pozwoliłem sobie również sformułować na koniec, to wydaje mi się, że można byłoby na przykład zamienić poziomy wykształcenia na liczbę, liczbę lat kształcenia, dzięki czemu ta zmienna miałaby charakter ciągły, i można byłoby wtedy dokonać na przykład interakcji tej zmiennej z innymi zmiennymi, takimi jak chociażby płeć, czy jakieś inne zmienne zero-jedynkowe. Charakteryzujące poszczególne sektory, co pozwoliłoby na uchwycenie być może również ciekawszych efektów. Właśnie jeśli chodzi o te interakcje, to też postulowałbym przyjrzenie się możliwości stworzenia takiego modelu z większą liczbą interakcji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi, bo być może jest tak, że to samo zjawisko działa troszeczkę inaczej w różnych przekrojach analizowanej przez nas próby, tak? Być może siła tego efektu jest inna dla osób młodych, dla osób starszych, dla kobiet, mężczyzn i tak dalej, prawda? Jeżeli mamy każdą z tych zmiennych osobno w regresji, wówczas jakby analizujemy tylko ten efekt typu ceteris paribus przy założeniu, że cała reszta się nie zmienia, natomiast uchwycenie interakcji daje nam tutaj możliwość zbadania co się dzieje wraz ze zmianą dwóch tych zmiennych jednocześnie. Także wydaje mi się to stosunkowo łatwe do implementacji i, i ciekawe potem do interpretacji. Też polecałbym po uwzględnieniu tych efektów, tych interakcji pomiędzy zmiennymi objaśniającymi również przyjrzeniu się nie tylko ilorazom szans, ale na przykład policzaniu również efektów krańcowych dla wyróżnionych zmiennych objaśniających, zwłaszcza dla wyróżnionych poziomów tych zmiennych, które mogą być interesujące, a niekoniecznie po prostu równe średnim w próbie, tak? Jeżeli na przykład mamy wiek w próbie, no to ten efekt y, ilorazu szans mamy dla średniego wieku w próbie, ale być może ten efekt znowu jest inny dla osoby, która ma lat 20, a inny dla osoby, która ma lat powiedzmy 45, prawda? Także licząc te, te efekty krańcowe, możemy sprawdzić, czy ta różnica między tymi osobami na przykład w różnym wieku jest istotna statystycznie, czy nie. Co wydaje mi się ciekawe. Zwracam też uwagę na to, że w badaniu zostały użyte indeksy ze źródeł zewnętrznych, i tutaj dostrzegam pewnego rodzaju potencjalne kłopoty. Mianowicie te kłopoty wynikają z tego, że te zmienne, które zostały policzone, te dodatkowe zmienne zostały policzone na różnych poziomach agregacji. Tak, mamy dane indywidualne na poziomie pracowników z tej ankiety, a jednocześnie mamy dane dodatkowe, które na przykład tak jak ta zmienna Tech Exposure jest policzona na. Na poziomie sektora i kraju, z kolei na przykład zmienna tech experience jest policzona na poziomie indywidualnym, natomiast routine, ta, 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 ten indeks rutynowości pracy jest policzony na poziomie zawodu i kraju. Prawda? Każda z tych zmiennych jest policzona tak naprawdę na innym poziomie agregacji. I teraz wrzucamy to do modelu, w którym mamy indywidualne obserwacje dla każdego pracownika. No i w związku z tym powstaje pytanie, jak traktować błędy standardowe w tego typu modelu, gdzie różne zmienne objaśniające mają właśnie różne poziomy agregacji. I zwykle to, co robimy w takich sytuacjach, to staramy się w jakiś sposób klasterować błędy standardowe, no ale tu powstaje pytanie, jeżeli używamy wielu zmiennych na różnych poziomach agregacji, to w jaki sposób to zrobić. Nie mam niestety dobrej odpowiedzi na to pytanie, ale sugerowałbym jakiegoś rodzaju konsultacje ekonometryczne. Być może tutaj specjaliści w tym zakresie będą w stanie coś, coś więcej pomóc. Także na koniec jeszcze zastanawiałem się nad tym, czy można byłoby na przykład użyć w badaniu wprost miar, które charakteryzują prawdopodobieństwa automatyz automatyzacji danego zawodu na przykład ze źródeł znanych powszechnie, takich jak badanie Freya i Osborna z 2013, czy, czy ze strony Will Robots Take My Job, z bazy danych Onet i tak dalej. Prawda? Jest, jest, jest. Badania OECD również są dostępne, szacujące prawdopodobieństwo automatyzacji danego zawodu i można by było sprawdzić również, czy w danym zawodzie, na przykład w którym prawdopodobieństwo automatyzacji jest wyższe też, ten poziom lęku jest, jest większy czy nie. Zastanawiałem się też nad tym, czy być może zachodzi tu jakiś problem potencjalnej endogeniczności w tym, w tym modelu, bo jeśli na przykład zdaje się, zdarza się tak, że osoby, które odczuwają większy strach przed technologią, wybierają zawody, w których nasycenie technologiczne jest mniejsze, no to w związku z tym mogą odczuwać potem jakby mniejszy lęk przed automatyzacją. No, nie dlatego, że, że tej automatyzacji się nie boją, tylko dlatego, że po prostu wcześniej dokonały pewnego rodzaju decyzji selekcyjnej, tak. Także tutaj być może też można by było się temu przyjrzeć, na przykład sprawdzić, czy jest jakaś możliwość wykonania badania panelowego, czy wraz na przykład ze wzrostem nasycenia technologią rośnie ten lęk i czy ta obawa przed technologią wzrasta, czy nie wzrasta, tak. No tu w pewnym sensie w tym badaniu była ta zmienna dotycząca jakby wzrostu nasycenia robotami, no ale poziom lęku był mierzony tylko raz, w związku z tym można by było sprawdzić, gdyby były dostępne badania panelowe, czy ten poziom lęku rośnie, czy nie. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, już zupełnie na, na koniec, to być może można byłoby zastanowić się, czy być może w tym, a może w innym badaniu. Jakimś nowym projektowanym badaniu uwzględnić jakieś cechy osobowości jednostek, tak żeby mieć troszeczkę więcej informacji na temat tych cech behawioralnych, powiedzmy tak, czy, czy takich cech osobowości, na przykład z tej takiej słynnej typologii Big Five. Prawda? Jest takie badanie właśnie z 2022 roku, które eksploruje też te wątki. Myślę, że mogłoby być ciekawe. Także dziękuję za uwagę i to były wszystkie moje komentarze. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za ten komentarz. Tych wątków rzeczywiście mamy tutaj dosyć sporo. Ja oddam głos Sati, żeby się do nich, do nich odniosła. A tych, którzy nas słuchają, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby zadawać pytania na czacie. Ja będę te pytania zbierać i przekazywać i naszej prelegentce i naszym dzisiejszym gościom. Także Satia oddaję Ci głos. Ja chciałam podziękować za bardzo bardzo obszerne komentarze od obu, od obu Państwa i szukam jak podejść do nich z jakichś punktów wspólnych i to, co, co mi się rzuca to, co obydwoje Państwo na co zwróciliście uwagę to na to, że jakby może być różnica w tym a jak te percepcje, percepcje kształtują się wśród różnych grup wiekowych. Tak i to jest to, o czym Pan mówił pan profesor mówił o uwzględnieniu interakcji, i także to jest to, o czym mówiła pani Wiesława w kontekście przebadania dokładniej tego, jakie są percepcje w różnych generacjach, które są w generacjach pracowników, i czy jak, jak oni na to patrzą, jak oni się do tego odnoszą, więc na pewno. A jeszcze pogłębię swoje badanie o ten, o ten aspekt. Bardzo dziękuję za, za tę uwagę i przyjrzę się temu dokładniej, co, co tam się dzieje w tych moich danych, jeżeli bardziej zwracam uwagę na, 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 ten, na te grupy wiekowe, na wiek, na interakcje i na to, o czym Państwo wspomnieliście. Również druga sprawa jest taka bardzo interesująca, która jakby z Państwa wypowiedzi mi przyszła do głowy, czyli Pani Wiesława zwróciła uwagę na to, że ten strach też może być związany z tym, że to jest jakby przegrana z robotami, tak? Czy ja dobrze to zrozumiałam? Że jakby tu jest jakiegoś rodzaju porażka, bo my będziemy pr próbować czegoś nowego, być może nam się nie uda, więc my się tego boimy, tak? I Pan Profesor wspomniał też o tym, że mamy... Strach przed Nieznanym. To w jakiś sposób się razem ze sobą jakby łączy, myślę, i zastanawiam się, jakbym mogła. Myślałam o tym przed chwilą wiadomo, że ten strach przed Nieznanym mógłby. Że jakby wykorzystanie tej technologii, czyli doświadczenie z technologią, powinno być czymś, co ten strach przed nieznanym nam obniża w teorii. Tak mi się wydaje, tak bo się dowiadujemy, co to jest, jak z tym działamy że ten, i to powinno nam zmniejszać poziomy strachu. Ale w związku z tym, co powiedziała pani Wiesława, my mamy. My mamy tutaj bardzo dużą rolę tych organizacji tak czyli organizacji w jaki sposób one wprowadzają te zmiany i jaką jak nastawiają pracowników jak przeprowadzają ich przez te momenty które mogą być dla nich trudne w jaki sposób nawigują ich ich zmianę więc tutaj wychodziłoby na to że rzeczywiście to co pani Wiesława powiedziała że może te organizacje, ja niestety nie mam danych żadnych na temat organizacji, w których pracują te osoby, które były w moim badaniu, bardzo żałuję, nic niestety o tym nie mogę powiedzieć, ale że rzeczywiście tutaj może ta rola organizacji, w której ktoś pracuje, może być kluczowa, tak samo jak i tych, co wspomniał profesor. Mm, mm, Winsenciak tych organów, które kierują edukacją, tak? bo będziemy się spotykać z tym, że mamy jakiegoś rodzaju niedopasowanie kompetencyjne. Czyli, czyli ten, ten nasz fokus powinien w sumie przekręcić się trochę z myślenia o tym, jak bardzo, jak bardzo ta automatyzacja może negatywnie na nas wpłynąć na to, w jaki sposób nawigować, jak, w jaki sposób kierować pracowników w momentach tych, tych turbulencji, tak, tych, tego, tych momentach jakby to powiedzieć w tych momentach zachwiania na rynku na przykład w kontekście tych rosnącego bezrobocia albo tych sytuacji przejściowych więc za to bardzo dziękuję to mi to mi unauczniło kilka rzeczy które są w tym w kontekście ciekawe oczywiście Popatrzę na, na te sprawy, o których, na te techniczne sprawy, o których e, wspomniał pan profesor. Pomyślę o tym, co można by było zrobić i rzeczywiście skonsultuję, jak e, poprawić e, kwestię w modelowaniu moim. Bo m, dziękuję za zwrócenie na to uwagi. Myślę, że to jest istotne, żeby nad tym trochę jeszcze popracować i żeby to, e, to dopro, doprowadzić do jakiejś e, lepszej formy. W kontekście tego pytania, które Pan zadał na temat tego, czy w jednym zawodzie możemy mieć osoby, które czują automatyzację i wspieranie w tym samym momencie. Jasne. Może tak być. Jest w tej ankiecie niestety pytania, pytania już nie zmienię, bo poszło i już mamy takie odpowiedzi, ale też to pytanie miało na celu trochę zmuszenie pracownika do zastanowienia się nad tym, który z tych efektów jest... Jest ważniejszy. Także on musiał wybrać jedną z tych rzeczy i wybierając, jeżeli ja odczuwam, że tutaj mam, że mnie zastępuje ta technologia w wykonywaniu jakiegoś zadania, ale równocześnie wspiera mnie w, wykonaniu in, w wykonywaniu innych, czyli ja dalej jakby odczuwam korzyści z tego, to wtedy te osoby raczej lądowały w grupie, która mówi, że technologia je wspiera. A nie zastępuje. I ta grupa, która, która odpowiedziała o zastępowaniu, to byli rzeczywiście ci, którzy doświadczali do, do takiej negatywnej, hardcorej automatyzacji. W, w, przynajmniej tak ja interpretuję to pytanie i, to, i te odpowiedzi, które w ankiecie się pojawiły. I teraz do czego jeszcze chciałabym się, chciałam się odnieść, to jest też właśnie w kontekście błędu percepcji, o który o którym w kontekście błędu percepcji, także połączonego z, z wiekiem. Tak, mi to teraz przyszło do głowy. Możliwe, to, to jest zupełnie niepotwierdzone naukowo, jeżeli, jeżeli mogę tutaj wypuszczać się z takimi zastanowieniami. To idealny komentarz na seminarium naukowo. Dokładnie tak. Ale myślę trochę też o tym, że, że młode pokolenia, czyli te osoby, które w mojej ankiecie wyszły, w którym te poziomy lęku i, 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 i strachu, to nie dość, że to może być związane z tym, że, że mają mniej ugruntowaną pozycję na rynku pracy, tak, bo tam zbijałam, miałam te dwie… Dwie miary strachu przed automatyzacją i obawy przed utratą pracy. To jest jedna sprawa, że to może wpływać na to, że te młodsze osoby są nieco bardziej się boją. A druga sprawa jest taka, i teraz trochę się wybiłam z rytmu moim nie, nienaukowym komentarzem, nad czym się zastanawiałam w tym momencie, i chyba wyleciał mi z głowy, a to może być też korzystne dla seminarium naszego, ale, ale nie wiem jeszcze, zaraz się zastanowię, o czym chciałam dokładnie powiedzieć. A, że osoby starsze, które są już dłużej na rynku pracy, być może. W międzyczasie już wiele razy słyszały o tym, że coś może się zmienić, a nie do końca to się im tak zmieniło. Także w tych młodszych pokoleniach możemy mieć to ten błąd percepcji, to przeszacowanie w większym stopniu niż w starszych poznaniach, które już więcej widziały i więcej doświadczyły. Taka jest moja intuicja, nie potwierdzam tego niczym. Tak, tak sobie tylko pomyślałam. I chyba to. Yy. Nie wiem, czy do czegoś jeszcze chciałam się odnieść, ale bardzo Państwu dziękuję za, za komentarze i za, za, za nakierowanie mojego myślenia na, in, na trochę inne obszary za wszystkie uwagi co do tego badania. Bardzo było mi miło słyszeć komentarze Państwa. Dziękuję. Super, to ja ci bardzo dziękuję i też się, cieszę się, bo dzisiaj mamy na tej naszej wirtualnej sali i właśnie. Przedstawiciela, przedstawiciela dużego biznesu i przedstawiciela akademii, ale mamy też mentora. I właśnie panią dyrektor chciałam zapytać o to, czy to nie jest przypadkiem tak, że po prostu musimy się nauczyć i i organizacje, i też sektor edukacyjny muszą po prostu nauczyć tych najmłodszych, którzy być może właśnie najbardziej czują ten oddech technologii na plecach, a życia w takim stanie troszeczkę niepewności i stałego dostosowywania się do tego, co się na rynku zmienia. No bo zakładam, że im młodsze osoby na rynku pracy. Tym więcej one będą musiały się, tym bardziej będą musiały się przystosowywać, tym więcej takich zmian, takich dynamicznych zwrotów akcji będą musiały w swoim życiu dokonywać. Mhm. Znaczy, Pani Weroniko, ja myślę, że to jest dokładnie taka teza w punkt. Tak, także ja mam te, takie przekonanie, że po prostu, ponieważ ten cykl zmian, te cykle zmian są coraz to krótsze, to jest taka szansa, że my w naszych takich karierach, czyli jeszcze jak kariery naszych rodziców, to, ja, to moja mama miała jeden zawód przez całe swoje życie, tak? Także no, nie mówiąc już o dziadkach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mam takie poczucie, że to, co się dzieje teraz na rynku pracy, to... To my już mamy szansę tego doświadczać, że no właśnie tego efektu, kiedyś mówiło się o tym przebranżowienia czy przekwalifikowania się tego, żeby że no właśnie Pan Profesor wspomniał o tych zmianach dotyczących zawodów, tych że takich że już pewnych zawodów nie ma, pewne nowe się tworzą, doskonale to widać chociażby w przypadku osób, które decydują się na wybór studiów, czy, czy właśnie są teraz maturzystami, czy, czy chociażby kończą nawet studia. I zastanawiają się nad tym, no właśnie, gdzie podjąć pracę. I to myślenie o tym, no dobrze, ale to, co ja będę robić po tych studiach, yy, yy, znaczy, jaki ja zawód wybiorę, kiedyś, kiedyś było, mam poczucie zdecydowanie, Prostsze niż jest teraz, tak. Teraz bardzo trudno, częstokroć, wyobrazić sobie no, no chociażby jakąkolwiek profesję, która byłaby związana, czyli przepraszam, no nie teraz, właśnie 5 czy 7 lat temu takie zawody dotyczące Badania chociażby tego, na ile algorytmy posiadają w sobie pewien bias, tak? czy też coś, co, co już się dzieje, bo wiemy, że firmy, które chociażby automatyzują swoje procesy rekrutacyjne, potrzebują mieć takich specjalistów, właśnie żeby, żeby w tych algorytmach no, można było pozbawić się tego, tego efektu takiego, że ten algorytm po prostu decyduje, na podstawie pewnych nie wiem, czy słów kluczy, czy, pewnych, czy pewnego sposobu wypowiadania się bardzo charakterystycznego za, dla określonych grup, przez co dyskryminuje niejako tych, te osoby, które stanowią bardzo interesujący dla nas potencjał, ale też także wtedy, wtedy eliminuje pewną różnorodność. Tak? Więc my bardzo potrzebujemy, myślę, po prostu uzbroić się chyba w takie... Tak, tak, bardzo bym chciała namówić do powrotu do zainteresowania takimi bardzo uniwersalnymi kompetencjami, takimi jak na przykład nie wiem, umiejętność krytycznego myślenia, w ogóle taka ciekawość świata i otwartość tego na to, co się dzieje, takie, takie zadawanie pytań, niemalże takie właśnie dziecięce, to interesowanie się tym co dookoła, czyli właśnie taki grow mindset w przeciwieństwie do fix mindset, czyli to poszukiwanie odpowiedzi, eksperymentowanie, też pewnego rodzaju taka wewnątrzsterowność i przedsiębiorczość, takie, takie, takie odpowiadanie za siebie i za swój rozwój. Ja myślę sobie, że w sytuacji, kiedy będziemy mieli szansę na to, żeby żeby niekoniecznie uczyć ludzi podążania, jak gdyby za, 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 kole za, za kolejnymi trendami, kompetencjami, i tak dalej, bo one tutaj też trzeba umieć wybrać w taki sposób wiedzieć wszystko i nauczyć się wszystkiego. Tak. Natomiast myślę sobie, że no właśnie taka wnikliwa obserwacja, też taka refleksja, nie wiem, co co mi sprawia radość tak, w pracy, tak, czego chcę się nauczyć, co, co widzę, że jest takim elementem, który, nie wiem, powoduje, że zajmuje się czymś z pasją. I myślę, że dalej im, im bliżej to są takie wątki, im, im bliższe nam te wątki, im bliższa nam ta refleksja, tym myślę sobie jesteśmy w stanie no jednak nie, nie zatonąć gdzieś w tym morzu zmian, a jednak no mieć ciągle ten, ten, ten ster we własnych rękach, tak? czyli, czyli po prostu szukać tych możliwości dla siebie, ale też być, być otwartym na to, co na zewnątrz, ale też być bardzo świadomym tego, co, co, co mnie sprawia frajdę i satysfakcję. Ja osobiście myślę sobie, że właśnie w tej automatyzacji i w takim. W, w w, um, ostatnio um, nasz szef IT pokazał nam um, nowe możliwości, um, które, um, które będą już miejmy nadzieję niedługo dostępne. No właśnie też ciekawe, bo miejmy nadzieję, ja już mówię szybko, um, w, nad którymi pracuje Microsoft. Um, czyli um, Czyli sortowanie maili, ich priorytetyzacja, odpowiadanie właściwie bez naszego do końca udziału, możliwość kreowania prezentacji no to już oczywiście chat GPT też nam pokazuje, ile, ile tej pracy takiej powiedziałabym często, ile godzin, ile tego wysiłku włożonego na przeszukiwanie, na przeszukiwanie źródeł było potrzebne. Teraz okazuje się, że to jest wszystko na wyciągnięcie ręki, ale ciągle umiejętność zadania, interesującego pytania, i ciągle ta ciekawość poznawcza, tak, taka y, 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 wpadania na pomysły, zestawienia ze sobą bardzo różnych zjawisk tak, i poszukiwania tam rozwiązań, ja myślę sobie, że to ciągle jest jednak y, y, taki element, który, y, y, który y, myślę, daje nam jeszcze takie, takie po poczucie, że tutaj jest taki potencjał y, dla nas ludzi. Y, no i drugi taki obszar, to, to wszystko wszystko co związane z relacjami pomiędzy nami, tak? czyli właśnie kwestie dotyczące, chociażby mówimy tutaj o kurczącym się sektorze medycznym, o tym, że nasze siły pielęgniarskie i demografia w tym zawodzie no, nie pomaga, ale myślę sobie, że właśnie automatyzacja w tym zawodzie jest szalenie potrzebna. Tak? No tutaj właśnie ta możliwość odciążenia tego personelu od tych ciężkich prac, a właśnie skupienie się na relacji z pacjentem, na tym, aby można było mu po prostu pomóc w zdrowieniu, czyli coś, co jest tym, tego, tego nam robot nie da, tak? tego nam nie da algorytm. My potrzebujemy mieć tutaj ze sobą te relacje człowiek-człowiek. Po to aby, aby to, aby ten element, ten efekt, tak jak mówię w tym konkretnym przykładzie, efekt zdrowienia miał szansę zajść. Przecież to w ogóle się, to, to, co się dzieje w sektorze opiekuńczym, jest to, to także w związku ze zmianami demograficznymi. Na pewno ma także szansę szukania, znaczy szansę tutaj na, na, na boom i rozkwit i myślę sobie, że akurat tutaj ten, ten element algorytmizowania czy robotyzowania oczywiście pomoże, natomiast na pewno nie zastąpi. Czyli ciągle myślę, że, są, że, że tutaj dla nas ludzi jest zdecydowanie wielki potencjał na poszukiwanie kariery. Ja widzę, że im, im dłużej trwa nasze seminarium, tym bardziej optymistyczne wnioski wyciągamy. A panie profesorze, ja się chciałam jeszcze zapytać, bo tu się pojawił ten wątek, wątek zadawania właściwych pytań. A ponieważ my prowadzimy to seminarium i zapraszamy naszych gości, także dlatego, żeby pokazać studentom studiów licencjackich, doktoranckich, magisterskich, jakie nowe obszary mogą zbadać. Ja chciałam zapytać właśnie o to, jakie pytania warto teraz zadawać odnośnie automatyzacji na rynku pracy i co następczynie i następcy Safi mogą wsiąść pod tą naszą lupę z tytułu naszego spotkania. Uh, Okej. Okay. Um... Spróbuję troszkę pospekulować. To znaczy, tak, jeżeli chodzi w ogóle o umiejętność zadawania pytań i takie nastawienie, to co, to co pani powiedziała wcześniej, ja się z tym głęboko zgadzam. To jest tak, że wydaje się, że, że to w czym systemy sztucznej inteligencji, jak, jak bardzo wyrafinowane by się nie stały, w dostępnej nam przyszłości, to wydaje się, że ciągle tą barierą będzie umiejętność zadania odpowiedniego pytania, tak, interesującego pytania. I, i to, co tutaj może stanowić dla nas taką przewagę, właśnie jest dokładnie, dokładnie tym. Natomiast no, pojawia się to ta kwestia, jakie pytania warto zadawać, tak, I, i, i czego właściwie powinniśmy powinniśmy poszukiwać. No, to takich obszarów jest oczywiście wiele, tak, można sobie wyobrazić. Yy, Badanie tego, w jaki sposób pojawianie się automatyzacji wpływa na przykład na rozkład dochodów, tak? W jaki sposób wpływa to na względne ubożenie i względne bogacenie się określonych grup na rynku pracy, tak? Kto zyskuje, kto traci, jak się zmienia rozkład wynagrodzeń, jak się zmieniają te miary relatywnych wynagrodzeń względem jakby średniej na przykład, tak? W tym, w tym rozkładzie. Druga kwestia, która przychodzi mi natychmiast do głowy, no to jest kwestia oczywiście tego sektora edukacji, tak? bo wydaje mi się, że tutaj bardzo wiele, wiele rzeczy się zdarzy na styku zmian technologicznych w kontekście kształcenia. I to będzie trzeba było, będzie trzeba sobie po prostu odpowiedzieć na, na, na bardzo wiele ważnych pytań: jak, jak kształcić, czego uczyć. W jaki sposób przygotowywać studentów do zetknięcia się po wyjściu z murów akademii z tym, z tym światem, który będzie pędził coraz szybciej? Te zmiany technologiczne będą następowały coraz szybciej, prawdopodobnie. W związku z tym, że, że kształcenie trwa troszeczkę, no to siłą rzeczy proces kształcenia zawsze będzie z tyłu, tak? To nie jest tak, że my będziemy w stanie wyposażyć absolwenta w najbardziej nowoczesne narzędzia, które natychmiast będzie w stanie wykorzystać i przez pewien czas jakby czerpać z tego jakąś rentę ekonomiczną. Może się okazać po dwóch, trzech latach studiowania, że narzędzia, które, które nasz, nasz student i absolwent zdobył, są na przykład już przestarzałe. Tak? I, I co wtedy? Także musimy uczyć, jakby, bardziej otwartości umysłu, gotowości, się, gotowości do uczenia się, tak naprawdę, tak, umiejętności zdobycia takich kompetencji, które poszerzają tą bazę, która pozwala nam nabywać tych nowych kompetencji. I wydaje mi się, że przez wiele lat o tym dużo mówiliśmy, a teraz, tak naprawdę, jest ten moment, kiedy to faktycznie się będzie musiało stać, tak? kiedy te systemy kształcenia będą musiały się rzeczywiście mocno, mocno zmienić. No Luki kompetencyjne, tak to jest kolejna taka, taka działka, prawda? Czyli można sprawdzić, jakiego rodzaju kompetencje są obecnie najbardziej poszukiwane, jakie kompetencje są w tej chwili posiadane przez większość pracowników w różnych grupach zawodów, i można sprawdzić, jakie są te, te niedobory kompetencyjne na przykład. W jaki sposób te niedobory kompetencyjne przekładają się na różnego rodzaju miary, takie jak na przykład zadowolenie z wykonywanej pracy, problem jakiegoś, nie wiem, wypalenia zawodowego, problem motywacji, w jaki sposób przekładają się na zarobki, na chęć do dokształcania się i tak dalej, więc tutaj jest bardzo wiele różnego rodzaju kwestii, które można próbować eksplorować, wydaje mi się. Jako prowadząca jestem też taką osobą, która Pilnuje czasu naszego spotkania. Ten czas powoli zbliża się do końca, właściwie go przekraczamy, ale jeszcze zanim, zanim zakończymy nasze dzisiejsze seminarium, chciałam poprosić Satię o takie krótkie podsumowanie być może jeszcze coś chciałabyś dodać do tej dyskusji. Um, jak Generalnie. To, co Państwo powiedzieliście, jest dla mnie bardzo interesujące i też w większości się z tym zgadzam. Także chciałabym podziękować za, za te komentarze i za to, co, czego dzisiaj mogłam się dowiedzieć i z czym mogłam się zgodzić. I, więc bardzo dziękuję za to i dziękuję za udział w seminarium. I chyba żadnych więcej pytań już na teraz nie mam, bo czas nam się skończył, więc um, dzięki. Czyli, czyli jest pełna zgoda i nie ma pytań. To też w sumie jest dobre podsumowanie spotkania. Ja też bardzo, bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom za to, że zdecydowali się poświęcić nam dzisiejsze popołudnie, tym bardziej, że pogoda zachęca do spacerów, ale na to jest jeszcze czas, w sumie bo jest dopiero 18.30, także bardzo, bardzo dziękuję i liczę też na kolejne spotkanie, nie tylko wirtualnie, ale, ale też na żywo, mam nadzieję, że będziemy mogli i mieli okazję dyskutować o tych kolejnych falach automatyzacji, też w takim bardzo pozytywnym duchu, mniej będzie lęku tej fali, tutaj zmiany i tak dalej, a więcej właśnie patrzenia z optymizmem w przyszłość. Także bardzo bardzo dziękuję.